Hej, zaspałam, obudziłam się godzinę po moim budziku. To nie zepsuje mi humoru. Jestem trochę przeziębiona, więc mogę mówić przez nos. Wybaczcie. Pierwszą lekcję miałam wychowawczą, więc no. Robiłam sobie dzisiaj do szkoły pudding chia. Chciałam się pochwalić moim super śniadaniem. Skyla ma to samo. Ma jeszcze pulpę z mango. Moje. Czekaj. Żurawiny, orzechy, jogurt. Pyszne jedzenie chia. Spróbuj. Dobre? Rani jest ładniejsze o wiele, ale liczy się smak, a nie wygląd, według mnie. Twoje jest słodsze chyba. Okej. Okay. Dobra, cię. Mam malinę. Mi bardzo jest. Bo ja mam aromat z wanilii jeszcze. Aha. Rania is in love with me. Co ty powiedziałaś? Dobra, jeszcze później. I am with her. A ja później będę cię montowała, będę jak... Oj! Ja robię taką reakcję na coś zeszłego, w tym swoim... Fizyka, nie umiem fizyki. Dzisiaj kartkówkę z fizyki i się okazało, że no jednak trzeba się uczyć na tą fizykę. Bo nie można ściągać, nie umiem jednak sprawdzać. Środa dzisiaj i tak szykuję i nagle widzę, że ktoś na grupie napisał, że mamy odwołaną lekcję pierwszą i mamy na dziewiątą, więc wczoraj zaspałam, dzisiaj za wcześnie wstałam. Na pierwszej godzinie mam sprawdzian z informatyki, a jeżeli chodzi o kartkówkę z fizyki, która była wczoraj, to wolę się nie wypowiadać. Czemu one się w ogóle nie podkręciły? Make-up done i idę teraz się pakować, bo nie zrobiłam tego wczoraj. Wczoraj w ogóle po powrocie do domu się tak leniłam. I ja mam coś takiego, że jeżeli nie jestem w szkole któregoś dnia i tego dnia nic nie robię, to później strasznie mi jest trudno wejść znowu w tryb robienia. I się lenię. Inspo na dzisiaj to jest Wanna Be a Ballerina. Ja już jestem gotowa. Kończę 14:40, więc jest ok. Ja puszczę muzykę. No to puszczaj. Zuzia, to jest twoja nagroda za poprawę z matmy 5 plus. 5 plus! Tak. Dostałam 5 plus. O, dziękuję! No, zrobiłam ci. Rania to jest najlepszy szef, to jest najlepszy kucharz i ona robi dla wszystkich, jakie są... O Jezus, mam granat. Pepis. No dobra, robimy taste test. I mam nadzieję, że będzie dobre. Będzie giga dobre, ja już kończyłem. Jezus, dobra, uwaga. Ale jest dobre, stara. Ale jest dobre. Uwaga. Testing. Pudding chia by Rania Popowicz. Tutaj, co to jest? Banan. To dobrze, nic suszonego. Ogólnie wygląda dobrze, nie ma suszonych owoców. Nie jedzcie suszonych owoców. Dobre. Wczoraj tak zhajtowała Skylę. Bo to był pudding Skyli, on był chujowy. Nie można jeść. Rania, co Boże, to jest? Mleko, nie, naprawdę nie zasłużyłam. Mleko skyr waniliowy. Ale skyr waniliowy jest jeszcze jedynym skyrem, który jest approve. Reszta skrów nie, ale skrywanie jest okej. Okay. Nie, to jest dobre, no. Hey guys, wróciłam już do domu, jest 15 coś. Bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo szybko mi minęły te lekcje. Miałam dzisiaj sprawdzian z informatyki na pierwszej lekcji. No i informatyka jak informatyka. Miałam też WF, na którym mieliśmy rozciąganie pleców. Teraz idę jeść i mam 3 godziny do korków z matmy, ale cieszę się, bo nie czuję się zmęczona. A czasami to jest tak, że ja wrócę nawet o 12 do domu i chcę spać. Mój ulubiony moment dnia, czyli odpoczynek. Jem pistację i oglądam Julię Mahunik. Wróciłam jakiś czas temu z korków do domu i bardzo się cieszę, bo wszystko zrozumiałam. Teraz też zrobiłam jakieś zadania z tej matmy. Kiedyś w ogóle, jak chodziłam na korki, to ja w domu nie robiłam zadań z matmy. Ja myślałam, że korki mi wystarczą. Zrobiłam historię, powtórzyłam sobie geografię, tyle w sumie z nauki. Thank you.
jest 4 do potęgi jednej drugiej. I to też jest procesowo. Pokaż ten zeszyt. Od pierwszej klasy go masz do wszystkiego? Tak. Nie, od fizyki. A. To było na tyle. O, to ja. Hello guys, jest godzina 12, ja już jestem w domu. Miałam dzisiaj 3 godziny, od 9 do 11.45. Angielski i 2 godziny historii. Moje piątki są totalnie nieopłacalne. Dzisiaj akurat miałam podwołane lekcje, ale generalnie jakby później bym miała na przykład WF i to i tak jest takie. Ale zależało mi na tym, żeby iść, bo miałam kartkówkę z angielskiego, która poszła mi chyba dobrze, mam takie przeczucie. Nienawidzę czasów. I co mnie bawi, to to, że jak piszę jakieś wypracowania, eseje, cokolwiek na angielski, to nigdy nie mam błędów, jeżeli chodzi o czas, jakby zawsze wszystko jest ok, a po prostu piszę nie zastanawiając się nawet, więc tak to wygląda. A na historii miałam karty pracy, które były na ocenę i zależało mi na tym, żeby mieć tą ocenę. Niedaleko mnie otworzyła się biblioteka. Chcę tam zajrzeć, czy jest może stolik, jakieś miejsce, żeby się pouczyć. Przyszły tydzień będzie intensywny. Opowiem może o wczoraj, o czwartku, bo bardzo mi się podobał ten dzień. Na matmie zgłosiłam się do tablicy i zrobiłam dobrze zadanie. Jestem bardzo dumna z siebie, bo chodzenie do tablicy na matematyce jest stresujące. I później miałam teatralne. Ja jestem w klasie o profilu teatralnym. Normalnie rozszerzam polskie historie, czyli taki human. Mam dodatkowe przedmioty. Nie mogłam się doczekać zajęć, bo słyszałam od drugiej grupy, która ma wcześniej te teatralne, że robili coś bardzo ciekawego. Mieliśmy takie zadanie z krzesłami. Każda osoba po kolei miała odejść 3 kroki od tego krzesła i później podejść i usiąść na tym krześle w jakiejś intencji. Tam na zadanie było takie, że byliśmy podzieleni na dwie grupy. Musieliśmy stworzyć jakąś muzykę, bazując się tylko na dźwiękach jakby z tych krzeseł. To były drewniane krzesła składane. My się zainspirowaliśmy, moja grupa, Michaelem Jacksonem. All I wanna say that they don't really care about us. Na drugiej lekcji dostaliśmy fragmenty z dramatu. Jesteśmy podzieleni w pary. Jestem w parze z Michaliną i bardzo się z tego cieszę, bo uwielbiam z nią współpracować. Jakby zawsze mamy fajne pomysły i szybko nam się działa i po prostu to będzie na zaliczenie pewnie jakoś pod koniec października i mamy normalnie przygotować wszystko razem ze scenografią, kostiumami i tak dalej. I na za tydzień muszę już się nauczyć tekstu na pamięć. Będziemy pracować nad też intencjami, relacjami pomiędzy dwoma bohaterami. Poczułam, że kurde, brakowało mi tego i tęskniłam za tym. Chciałam też w ogóle wyjść z Zuzią po szkole, ale ona miała już tam pozajmowany czas i tak dalej, więc po prostu innego dnia się spotkamy. W niedzielę mam urodziny i ten filmik chyba się doda właśnie w niedzielę w moje urodziny. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się wyrobię. Jakoś tak dziwnie czuję się z tym, że mam te urodziny. Nagram na pewno też jakiś filmik z tego, więc stay tuned. Something bad is about to happen to me. I don't know what, but I feel it coming. Might be so sad, might leave my nose. Przyszły tydzień mam strasznie zawalony, ale tak naprawdę najważniejsze w tym wszystkim jest dobra organizacja. Jestem trochę freakiem, jeżeli chodzi o planowanie i rozmawiałam też dzisiaj rano o tym z Zuzią i ona ma to samo. Na pierwszej kartce robię sobie tabelkę, tam wpisuję takie długoterminowe rzeczy, sprawdziany, jak zajęcia, prace pisemne, no cokolwiek. W następnych stronach mam podzielone na dni i mam widok na cały tydzień, co muszę zrobić każdego dnia. To jest bardzo pomocne, bo musisz sobie zaprzątać tym głowy i nie zapominasz o niczym. I to pomaga właśnie w takim dobrym rozplanowaniu sobie czasu. Ja bardzo pracuję nad tym, żeby nie prokrastynować i nie przekładać rzeczy na później. Co z tego, że będę teraz odpoczywać, jeżeli ja nie będę w stanie tak
porządnie odpocząć, bo cały czas będę miała z tyłu głowy, że ja coś muszę zrobić, jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Jeżeli chodzi o samą naukę, myślę, że najważniejsze jest wiedzieć, po co się to robi i mieć jakiś cel, do którego się dąży. Myślę, że ludzie są tak stworzeni, że muszą mieć jakiś cel, do którego dążą i chcą osiągnąć. Ten cel, on nie spadnie z nieba. Robić nawet małe kroczki do przodu. Idę teraz montować filmik. O, i też chcę zrobić update filmowy, co ostatnio oglądałam. Lektor z Kate Winslet. Obejrzałam go w ostatni dzień jego dostępności na Netflixie, ale na pewno gdzieś znajdziecie go na internecie i uważam, że trzeba go obejrzeć. Przepiękna fabuła, przepięknie nakręcony, bardzo wrażliwy. Ryczałam z 2-3 razy. Opowiada o 15-letnim chłopcu bodajże, który podczas powrotu do domu bardzo źle się poczuł. Pomogła mu w tym starsza od niego kobieta. Między nimi później narodził się romans. Ten chłopak idzie na studia prawnicze. I myślę, że na tym zakończę. Kolejne dwa filmy to były Rewatche. Ja już je oglądałam i je uwielbiam. Obejrzałam po raz chyba czwarty Black Swan. Ja po prostu uwielbiam balet. Uwielbiam ten film, uwielbiam tą historię, uwielbiam to, że miał niski budżet. Jest dosyć specyficznie nagrany moim zdaniem i tak trochę jakby z ręki. Oczywiście opowiada on o baletnicy Ninie, która aspiruje głównej roli. Problem w tym, że Białego Łabędzia oraz Czarnego Łabędzia ma zagrać jedna tancerka, jedna baletnica. Nie ma zakończenia, on nie ma jednej interpretacji. Tak naprawdę wszystko możemy interpretować na własny sposób, ale tutaj rzeczywiście jest to taka otwarta przestrzeń do tego. I to Birds of Paradise. Główną bohaterką jest Kate, która dostała się do dosyć renomowanej szkoły. Problem w tym, że w tej szkole z łatwością można wylecieć. Ona bardzo chce dostać nagrodę, która jest dostarczana przy finałowym tańcu. Wierzy i też tak mówią, że ta nagroda gwarantuje dalszą karierę i możliwość wystąpienia w prawdziwym teatrze, na prawdziwej scenie.